Minął tydzień od naszego ostatniego spotkania. Po drodze były jeszcze święta Wielkiej Nocy, ale w ciągu ostatnich dni działo się naprawdę bardzo wiele. I o tym właśnie opowiemy w najnowszym wydaniu Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, zapraszam. Kamień węgielny pod budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Ruszyła loteria na naszych stacjach. Nowi zawodnicy w grupie sportowej Orlen. Zaczynamy od najważniejszego wydarzenia ostatniego tygodnia. W ramach programu rozwoju petrochemii Orlen zainwestuje w budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Ośrodek powstanie na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Właśnie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Program rozwoju petrochemii to strategiczny projekt PKN Orlen. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednym z jego najważniejszych elementów. Inwestycja w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii, przeprowadzanie testów usprawniających procesy technologiczne, udoskonalających produkty i optymalizujących koszty. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN Orlen a światem nauki i biznesu. Dziś koncern, który inwestuje bardzo mocno w całą gałąź petrochemiczną, musi mieć bazę badawczo-rozwojową. Jest to przyszłość i tego nie unikniemy. I tą przyszłość dziś zaczynamy. Powstanie wspaniała baza, która po pierwsze będzie zabezpieczać pracę operacyjną, czyli będą prowadzone badania nad paliwami, nad udoskonalaniem tych paliw, nad dodatkami do paliw, ale również w tym miejscu będziemy prowadzić badania związane z petrochemią, z rozwojem petrochemii. Będziemy prowadzić badania nad własnymi patentami, nad własnymi licencjami. Po skończeniu tej inwestycji w roku 2021 będziemy wydawać około 50 milionów rocznie na badania i rozwój właśnie w tym Instytucie Badawczo-Rozwojowym. Będziemy tu ściągać jednych z najlepszych studentów, jednych z najlepszych doktorantów, tak by firma Orlen była firmą jeszcze bardziej innowacyjną, doskonałą, o dużej konkurencyjności na świecie. Dla mnie osobiście jest to historyczna chwila, jest to rzecz bardzo ważna dla mnie, dla Orlenu, dla wszystkich naszych pracowników. To otwiera nam następną perspektywę. Inwestycja wpisuje się w zapowiadane przez koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Podpisana umowa z generalnym wykonawcą, którym jest spółka Budimex, zakłada zakończenie budowy do końca 2020 roku. Szacowany całkowity koszt inwestycji to około 184 milionów złotych. Dziękuję za to, że powierzyliście tą budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w ręce Budimexu. To, co nas popycha do przodu, to jest tak naprawdę myślenie o innowacji. Widzę, że przynajmniej w tym zakresie daleko nam do konkurowania z Orlenem. Istotnym elementem Centrum Badawczo-Rozwojowego będą nowoczesne proekologiczne rozwiązania. Ośrodek zaopatrywany będzie w przyjazną środowisku energię elektryczną, wytworzoną przy użyciu własnych paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Nie zabraknie również rozwiązań w zakresie elektromobilności. W trakcie analizy potencjalnej lokalizacji CBR brano pod uwagę strukturę działalności badawczo-rozwojowej czołowych firm chemicznych w Europie. Zdecydowana większość infrastruktury badawczej na kontynencie znajduje się w pobliżu jednostek produkcyjnych. Stąd decyzja o realizacji inwestycji w Płocku, co umożliwi wykorzystanie bliskości zakładu produkcyjnego oraz funkcji Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w tym Laboratorium Centralnego. Centrum Badawczo-Rozwojowe wpisuje się także w system infrastruktury badawczej grupy Orlen, uzupełni między innymi możliwości ośrodka Unikre zlokalizowanego w czeskim Litwinowie. Tuż po świętach rozpoczęła się nowa promocja na stacjach Orlen. Loteria dla klientów oferuje wiele nagród, a w spotach, najpierw wizerunkowym, a potem promującym loterię, wystąpił Robert Kubica, kierowca Orlen Teamu, startujący w Formule 1. Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy pracownicy obszarów sprzedaży i marketingu spotkali się, by omówić najważniejsze kwestie ruszającej na koniec kwietnia największej loterii na stacjach paliw Orlen. Na klientów, którzy odwiedzają naszą sieć, czeka ponad 11 milionów nagród w akcji, której skala jest niespotykana. Przy okazji ruszyła też kampania produktowa, której twarzą jest Robert Kubica. Loteria, która potrwa do końca roku, przyciąga atrakcyjnymi nagrodami, których jest tak dużo, że co trzecia zdrapka, jaką można otrzymać na stacji, jest wygrana. Wraz z uruchomieniem loterii do dyspozycji klientów oddano szereg produktów marki Verva z wizerunkiem Roberta Kubicy. Poszerzona oferta obejmuje batony proteinowe, napoje izotoniczne i energetyczne. Jednocześnie dla fanów Roberta Kubicy i sportów motorowych przygotowana została szeroka gama gadżetów. Wśród nich znajdziemy odzież sportową, koszulki, torby i czapki oraz kubki, breloki, magnesy i smycze.
Fani motosportu będą mogli zaopatrzyć się również w artykuły zachęcające do wspólnego kibicowania polskiemu kierowcy. Uruchomiona loteria to nie tylko największe przedsięwzięcie promocyjne w historii PKN Orlen, ale również jedna z najważniejszych loterii zdrabkowych na polskim rynku pod względem atrakcyjności nagród. Grupa sportowa Orlen składa się z wielu utalentowanych sportowców, a teraz do licznego grona medalistów dołączyły kolejne osoby. To biegaczka Anna Kiełbasińska oraz Tomasz Jaszczuk, skoczek w dal. Sportowcy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a my będziemy im w tym pomagali. Poznajmy zatem sylwetki nowych członków grupy sportowej Orlena. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ania Kiełbasińska i od 15 lat uprawiam lekkoatletykę, z czego 13 biegałam najkrótsze dystanse sprinterskie, jakie są możliwe, czyli 100 i 200 metrów. A od zeszłego roku postanowiliśmy zmienić tę konkurencję na 400 metrów. Tak naprawdę zawsze miałam to w planach i ciągle to się przedłużało, a w końcu w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Tokio postanowiliśmy podjąć decyzję wcześniej, żeby móc się fajnie wprowadzić w ten dystans, ponieważ nie jest najłatwiejszy. Ponoć mówią, że wysiłek po 400 metrach jest porównywalny do wysiłku po maratonie. Zawsze gdzieś tam w swojej karierze brakowało mi, żeby mieć najlepsze warunki, jakie mogłam sobie wyobrazić. Miałam wiele pomysłów na to, jak mogłabym poprowadzić regenerację, rehabilitację, nie wiem, wyżywienie. Natomiast gdzieś tam zawsze brakowało troszeczkę na to środków. I dlatego bardzo mi miło i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie ogromne wsparcie móc rozpocząć współpracę z PKN Orlen, ponieważ w końcu mam nadzieję i wrażenie, że te plany wszystkie zostaną zrealizowane i będę mogła tą karierę poprowadzić do końca, do igrzyska może i później, tak jak sobie to wymarzyłam. I tak jak wiem, że to może najlepiej być wykonane w moim wykonaniu. Dlatego bardzo dziękuję za tę współpracę. Mam bardzo pozytywne wrażenia i wydaje mi się, że będzie ona owocna dla obydwu stron. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni. Witam serdecznie. Jestem bardzo zadowolony, iż właśnie zostałem członkiem grupy sportowej Orlen Team. Jestem bardzo zaszczycony i nie kryję zadowolenia, iż w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będziemy właśnie razem, Orlen. I takie właśnie przypominają mi się słowa mojego trenera, gdy podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Glasgow, podczas konkursu trener wspominał mi, że Tomek, na rozbiegu brakuje ci szybkości, takiej werwy. Tak więc myślę, że tej werwy już mi nie zabraknie i te słowa nie będą miały miejsca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Na koniec programu o fundacji naszej czeskiej spółki z grupy kapitałowej Orlen. Tym razem Fundacja Unipetrolu postanowiła zrobić niespodziankę uczniom jednej ze szkół podstawowych i w ramach programu Computer Bazar wyposażyła jedną z klas w sprzęt komputerowy. Fundacja Unipetrolu przekazała 20 komputerów szkole podstawowej w Mezibozi. Ta szkoła została pierwszym beneficjentem nowego projektu PC Market. Počítačový bazar je vlastně projekt nadace Unipetrol, ale úplně prvotně vznikl v platformě IDEA, která slouží v Unipetrolu pro registraci námětů na zlepšení nových nápadů a tak dále. A my jsme právě do té platformy IDEA dostali nápad, že by se měly používat počítače dále do škol. Napsal jsem, že bychom jako škola měli zájem o počítače a o to větší bylo mé potěšení, když jsem v podstatě po dvou měsících zjistil, že jsme zažádali jako první a že díky tomu naše škola v podstatě získá 20 počítačů, které určitě zase o trošku zkvalitní vzdělávání našich žáků. Já si myslím, že je to významná záležitost, že je to významná pomoc Unipetrolu. A že samozřejmě, přestože my máme velmi dobrou spolupráci s Unipetrolem, tohle je doopravdy ještě taková třešnička na dortu v tom, co se dělá. Myslím si, že doopravdy ti, co to vymysleli, zaslouží velké poděkování. Celem projektu jest dobre wykorzystanie odnowionych komputerów, które wcześniej służyły pracownikom grupy Unipetrol. Fundacja spółki planuje dystrybucję około 300 komputerów wśród 16 szkół podstawowych. Wyczerpaliśmy listę tematów przeznaczonych na dzisiejsze wydanie studia grupy Orlen. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny program. Kłaniam się, do zobaczenia.